Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i od razu na start otworzymy tą paczuszkę i tak, przy ładnym indyczku zobaczymy, co tu się kryje w tym momencie, bo kolega mi zamówił pewną ciekawą rzecz i to są naklejki. Nie wiem po co mi one, ale dzięki. Nice. Chyba mamy tu youtubera. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy przygotowywać Igiego na drzewie. Zapraszam do przeglądania. Wow, patrzcie, jakie słoneczko jest mocne. I ja teraz idę do galerii po nowe buty. I witam was w vlogu hashtag 11. Przyznam się, że trochę się tego wystraszyłem. Mega. Idziemy dalej. Ale co robisz? Są, zostały te. One są oczywiście, ale nie ma moich niebieskich, są tylko takie. Wytypy, co robić. Okej, okay, jestem teraz sobie w sklepie, takim nawet ciekawym. Jak widzicie, są case'y na iPhone'a 10. Nawet ich sporo jest, szczerze mówiąc, i tutaj takie nawet bardzo ładne. Także jeszcze trzeciego. Pójdę do Apple Store i wam pokażę, jak dokładnie wyglądają w tym odcinku. Wiem, późno dodaję odcinki, ale trudno. I od razu pokażę wam ciekawe rzeczy z tego sklepu. A Vansów niestety nie kupiłem, bo nie było mojego niebieskiego zamszowego koloru. A w szczególności rozmiaru, także no trudno. Tak się zdarza. Poduszeczki takie fajne jak z Kickstartera, tutaj jeszcze różowa, niestety nie mają ogonka, no ale zdarza się, ciężko mieć coś za 5 dolarów. I takie słodziaśne koteczki są. What? Tutaj. Uff.
Ladies and gentlemen, this is the water fountain presented to you by none other but the Mieszkalowska Foundation. So basically what we have is four layers of rocks. We have 1, 2, 3, and 4. And as you can see, the water goes down and then straight and then down again and then straight again and then one last time down and straight again. So in order to get this kind of feature, all we have to do is get the water with the hose and the pump and the fucking flow, you know? And it's going, it's very nice. And the best part is, right, look, we have the snow, right? But we have the water too. So we have snow and water. So if you call now, you get one for free, and it's only going to be $9.99 for the next 10 years per month. Thank you. Call now. Ok, mam tutaj zakupki, ogólnie jakieś jeżyki, kubusia i w ogóle. Choinkę w tym momencie teraz robią. I czekam na mamę i siostrę, aż skończą być w tym sklepie z ubraniami. Ile można, no ile można. Ok, iPhone 10 tutaj jest iPhone 8, zwykły model, jak widać. To strasznie niczym się nie różni, chodzi o to. A jak możecie zobaczyć, porównując, ekran ma większy. Tylko i tak jest ten Notch, więc z tym jest pewien problem, z którymi aplikacjami, bo wygląda wtedy ten ekran na mniejszy od tego. Ale na przykład na Instagramie i innej wygląda wrażliwie i tak się wychodzi. Boom. I tak samo można trzymać, jak widzieliście, chyba już wszędzie i niestety nie da się wyłączyć aplikacji, bo wtedy wychodzi wam. Ok, i po prostu przytrzymać. I wtedy może boom, albo jak w iOSie starym, oto po prostu klikać i tak właśnie jest. Tutaj są różne takie rzeczy i co jest mnie ciekawi, czyli Face ID. Zobaczymy, jak to wygląda. Wyłączyłem ekran, spoko. Boom. I sprawdźmy, jak działa Face ID. Więc klikam, get started. Ok, jest takie coś i po prostu robię takie coś, jeszcze raz. Ok, i teraz zobaczmy, jak to działa. Będę try na początku. Ok, rozpoznałem mnie, myślę, że recognize. Ok, a teraz nie będę patrzył oczami, ale dalej będę miał tak samo. Coś się dzieje, nie wiem, zobaczmy na ekran telefonu. Ok, popatrzcie teraz na to, odblokowało. Wow, mogę jeszcze raz? No, patrzcie byle gdzie, nic się nie dzieje. Patrzcie na ekran telefonu, nic się nie dzieje, widzę? Nie rozpoznało. Teraz będę się patrzył na ekran telefonu, a tutaj mnie widzi. I tak rozpoznało twarz? To jest dziwne, jeszcze raz. Popatrzcie na ekran telefonu, nie rozpoznaje mnie. Popatrzcie na iPhone'a, tak. No to fajne, działa. Muszę po prostu popatrzeć oczami, nie mogę jakoś dziwnie robić tego. Także, nie wiem. Bardzo ładny ten kolor. Postawiam wszystkie palce w się, ale to jest naprawdę spoko. Jeszcze zobaczę, jak działa przejmi porczyk na ulicy. Okej. No, robiłem poczuchę. I co? Works great, yeah. Perfect. Okej. So. I tu jest wersja z rybą. To się jeszcze bardziej palcuje. What the fuck? A niby tam tak się bardziej pracuje, jak wszyscy mówią, nie, tak nie jest. I to. To jest takie bardzo dziwne, wystające. Nie podoba mi się. To jest jedno, co mi się nie podoba, bo jest taka borstka, nie szorstka, tylko po prostu, no, boli palec. Ale jak się założy, to jest to powinno być tak, okej, okay. Sądzę. No. I przed chwilą pomogłem jednemu typkowi, jakiemuś w mundurze, który jest gdzieś tam. Jak obsługiwać ten telefon, powiedział, że to jest super i w ogóle wszystko, więc jest spoko, nauczyłem go czegoś. It's a long, good day.